Witajcie, moi piękni, witam was w moim kosmosie, z tej strony kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, jak widzicie, jestem w kuchni, będę pichcić. Tak, będę pichcić i dzisiaj sobie będę robić ciastka milionera, to się nazywa Millionaire Shortbread. Moje ulubione kiedyś pychotki. Niestety dużo cukru mają takie oryginalne ze sklepu. Zazwyczaj można je w kawiarenkach dostać. I ja sobie dzisiaj zrobię lżejszą wersję raw, wegańską. Także zapraszam. Więc tak, co będziemy potrzebować, moi drodzy? Na bazę miska. Będziecie potrzebować miskę. Miskę i jakiś dish. Ja tutaj mam już przygotowany. Dałam sobie wodę na dno, żeby mi się fajnie baza przykleiła. To ma jakieś 20 cm, ale w przepisie jest 22 cm kwadratowe, więc tak. Przejdźmy do rzeczy. Miska, to już mówiłam. Będziemy potrzebować miskę. Tutaj na podstawę idzie jeden kubek, to co ja sobie dam, jeden kubek mąki migdałowej. Ja nie mam mąki migdałowej, ale zmieliłam sobie migdały, także mam mąkę z tego. I jeden kubek coconut flour, czyli kokosowej mąki. Tutaj się znajduje do miski. W przepisie jest albo to, albo to. Ale ja sobie zmieszałam. Czemu nie? Ja sobie zmieszałam. Trzeba to wymieszać oczywiście. I do tego będziemy potrzebować, moi drodzy, moja ta mąka ma takie grudki. Ale spoko, to się wszystko pięknie zrobi. Ja sobie to wymieszam. Takim czymś, póki co sobie wymieszam, żeby mi się to fajnie wszystko zrobiło, wymieszało bez żadnych grudek. W ogóle jak wam mija dzień? Mi zajebiście, zajebiście, fajny dzień, fajny dzień, chlebek mi się piecze, zakupki zrobione, jedzonko. Jutro mam wolne, także fajnie. Jutro ma być fajna pogoda, także coś się porobi. Fajna, w sensie jak na angielską, to fajna będzie. Ok. Do tego, moi drodzy, dwie łyżki oleju kokosowego melted, czyli rozpuszczonego. Ok. Ja mam tutaj przygotowane na inne też. I 3 łyżki maple syrup, czyli syropu klonowego. Bo to musi się nam zlepić. Także. Także tak. Także tak. Okej. I do tego. Ja myślę, że powinnam dać więcej trochę, bo dałam więcej mąki niż powinnam, ale zobaczymy. I mam jeszcze do tego maca powder. Myślę, że to będzie idealne właśnie w smaku takiego shortbread. Ja tutaj mam jedną łyżeczkę, dam sobie dwie kopowiaste łyżeczki. No i mieszamy. Próbujemy zrobić takie ciasto do, które się zlepi. Jak zobaczycie, że nie chce się lepić, dodajcie trochę więcej syropu klonowego albo oleju, czego tam chcecie. To musi się fajnie zlepić. Zobaczymy. Czy ja będę potrzebować, możliwe, że będę potrzebować czegoś.
Ciężko się miesza. Zobaczymy jak to. Nie, myślę, będzie idealnie. Będzie idealnie. O! Lubię to już ręka boli. Chociaż trochę może by się przydało. Trochę więcej likwidu. Ojejku! Ojejku, jejku! Potrzebuję nowej ręki do miksowania. Zobaczmy, czy to się zlepia. To się powinno zlepiać. No moje się średnio zlepia, bo miałam troszkę więcej proszku, więc dam sobie jedną łyżkę więcej mapy. Więc powiedzmy, że się lepi, tak? No i co? Wkładamy do środka. Wkładamy do środka. Więc to, moi drodzy, ta nasza piękna baza idzie na 10 minut do zamrażalnika i będziemy robić karmelkowy sos. Więc, moi kochani, będziemy potrzebować na karmelkową bazę jedną drugą roztopionego masła orzechowego. Moje niestety nie było roztopione na maksa, więc musiałam je roztopić w garnku. Do tego dodajemy, wy możecie w mikrofalówce, ale nie polecam, 3 łyżeczki oleju kokosowego. Ja już jedną wcześniej dodałam, żeby rozpuścić, kurczę to, żeby to rozpuścić. Próbowałam w kąpieli wodnej rozpuścić, ale nie dało rady. Do tego będziemy potrzebować 1/3 maple syrup. Ja mam tutaj kubek 1/4, więc dam ciupinkę więcej. Ok. I i do tego 1 łyżeczkę wanilii. Jakoś dziwnie wygląda ten maple, to coś. No i mamy karmelkowy sosik. Karmelkowy sosik, widzicie? Pięknie. Oh, ale pachnie. No i wyciągamy, moi drodzy, z zamrażalnika naszą bazę. Powiem wam, że mi to już smakuje. A jeszcze tego nie skosztowałam. To jest najlepsze. No dobra. Oczywiście. Mniam. Ok. To idzie do zamrażalnika znowu na jakieś 10-20 minut.
No i będziemy roztapiać czekoladkę na górę. Widzimy się za chwilę. Siema, kochani, wróciłam. Będziemy roztapiać teraz czekoladę. Póki jeszcze to wszystko się mrozi, więc mam tutaj w mojej miseczce 119 gram ciemnej czekolady. Ja mam taką belgijską 100% naturalna z naturalną wanilą. 96% ma. Także mało, bardzo, prawie chyba nic cukru. No jak 96%, już to mówiłam, jest bardzo ciemna ta czekolada. Do tego łyżkę oleju kokosowego będziemy potrzebować. Żeby nam się to fajnie roztopiło. I ja sobie dałam jeszcze dwie łyżeczki erytrolu. Takie coś. Zero kalorii, 100% naturalne, wegańskie, dobre dla zębów, gluten free, no wiadomo, nie? Także substytut fajny. Zamiast cukru. No i rozpuszczamy, naszą czekoladę. W tym moim rondelku. Będziemy to polewać i potem, kurde, gorące to, cholerka. Mega gorące. Nie powinnam chyba w plastikowej misce tego rozpuszczać. Ale nic. Nieważne. Każdy tu ma jazdę, ja zawsze razem. Cały czas mam tą piosenkę w głowie. Kaliber 44 i cały czas ją nucę. Normalnie wyobraźcie sobie, że cały czas mam tą piosenkę w głowie. Ja zawsze razem z moim pojazdem. No i tak nawet tego nie słucham. Kiedyś słuchałam, a teraz tylko ją śpiewam. I się zastanawiam, co ta piosenka ma mi przekazać. No, czekoladka już wygląda lepiej. I to cacko idzie do lodówki, znowu do zamrażalki, w sensie. Ale tylko aż czekolada zestygnie, czyli jakieś 5 minut. Siemka. Minęło jakieś 5 minut. Troszkę więcej. Gotowe. Sprawdźmy, co to będzie. No, sama jestem ciekawa. Właśnie taki milioner shortbread. Tak powinno wyglądać. O, trochę papieru. Milioner shortbread. Trochę ten karmel mi się tutaj z tej strony lepiej wygląda. Dobra. Przekrójmy. Zaczyna się roztapiać, bo wiadomo, olej kokosowy, nie? Ale to będzie pyszne. Zobaczcie to. No, tutaj. I kosztujemy? Kosztujemy.
ale dobra. Bardzo dobre to jest. Znacie, to zawsze jak robię sobie takie cudeńka, to sobie obiecuję, że zjem taki jeden kawałek, miałam tutaj, jeden dziennie. I zawsze kończę na trzech. No. Bo mega dobre. Nie jest aż takie słodkie. Nie ma tutaj cukru rafinowanego. Gorzka czekolada. No jedynie ten olej, nie? Ale... No mam lica jakieś. Nie wiem czemu. Chyba zjem jeszcze jeden. Godzina 15 po 8. Daj mi to. Polecam. Tutaj fajnie wygląda. No dobra, kochani. Pycha, pycha. No to życzę wam pięknego wieczoru, pięknego dnia. Niech słoneczko wam świeci. A ja sobie zjem jeszcze jeden mały kawałek. I jesteśmy. Widzimy się w następnej kamerce. Ten jest za duży, zjem mniejszy. Pa, kochani.